punktów. Ciekawie się zaprezentował jako zawodnik do zadań różnych w drugiej piątce. Brawo. Zamoyski, proszę bardzo. Trochę taki lot z prawej w lewą, ale piłka w koszu, zobaczmy. Dobra decyzja Przemka Zamoyskiego. Takie akcje chcemy oglądać. Dobry kontakt. Wiśniewski po zasłonach, Zamoyski aż poza boiskiem, ale znowu trafienia nie ma. Rozpędza się Stelmet. I jeszcze raz Zamoyski za trzy, ależ to jest akcja! Gdzieś tam z korytarza, z tunelu wybiegł Przemysław Zamoyski i trafia za trzy. Rośnie przewaga do 21 punktów. No i można powiedzieć śmiało po takich trzech trójkach pozamiatane, ale dobrze wiemy oczywiście, że gramy do końca. Jeszcze dużo czasu, 8 minut. Pytanie tylko, czy jest w stanie trener Jacek Winnicki coś jeszcze tutaj zaproponować, wycisnąć z zawodnika. W tej kwarty może grać zespół z Zielonej Góry. A Stal bez fauli. Albo mocna zasłona. Lorenz, zamiana krycia przeciwko Tomaszkowi. Świetnie go minął i Zamoyski z czystej pozycji za trzy. Ależ końcówka tej kwarty znakomita dla Stelmetu BC Zielona Góra. To jest 10 punktów przewagi. No, kto by się spodziewał, w pewnym momencie Stal prowadziła już tutaj czterema punktami. 26 punktów Stelmetu zdobytych w pierwszej kwarcie i to jest właśnie ta ofensywa, którą oni pokazywali, jak dobrze czują się w domu w Zielonej Górze. 14-0 serii. Zamoyski, trzeba rzucać. I szczęśliwa akcja Przemysława Zamoyskiego. Gubił już tą piłkę po drodze, ale gdzieś jeszcze ją opanował i tyłem do kosza zdobywa punkty.